Pięć zespołów wzięło udział w poniedziałkowym turnieju o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w piłkę ręczną dla uczniów klas szóstych i młodszych. Zwyciężyła szkoła podstawowa w Modliszewicach. Wydarzenie otworzył wiceburmistrz Koński Krzysztof Jasiński. Chcę wam bardzo serdecznie podziękować. Podziękować waszym opiekunom, że dzisiaj jesteście tutaj. To jest potwierdzenie tego, że chcecie się rozwijać, chcecie się uczyć, chcecie doskonalić swoje umiejętności sportowe. Ja wam życzę, aby dzisiejszy turniej przebiegał zgodnie z waszymi oczekiwaniami, zgodnie z waszymi ambicjami. Życzę wam również, żeby wygrała ta drużyna, która okaże się drużyną najlepszą. Zawody w hali sportowej przy ulicy Stoińskiego rozegrano systemem każdy z każdym. Po 10 zaciętych meczach najlepszymi okazali się uczniowie z Modliszewic, trenowani przez Konrada Zwierzchowskiego. Drugie miejsce przypadło Koneckiej Jedynce, trzecie szkole podstawowej z Królewca, czwarte zajęła szkoła podstawowa z Pomykowa, a piąte SP Rogów. Najlepszym strzelcem turnieju został Aleksander Karbownik ze szkoły podstawowej w Modliszewicach. Rzucił on aż 34 bramki. Pogadankę z zakresu profilaktyki uzależnień pod tytułem Asertywność, sztuka odmawiania prowadziła Beata Salata, pedagog szkolny. Organizatorem zawodów było Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej.